Początek roku to czas zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych. To, które odbyło się w Nowej Wsi w tym tygodniu, nie było jednak takie zwyczajne. Z uwagi na fakt, że Nowa Wieś była pierwszym miejscem rozmów i podsumowań, gościł na zebraniu cały zarząd gminny OSP oraz delegacje jednostek z terenu gminy. W spotkaniu brał udział również wójt naszej gminy, pan Lesław Kuźniar. Zwróciliśmy się kilka dni temu z propozycją do obecnych radnych naszej gminy. Z propozycją podsumowania na łamach naszego portalu swojej obecnej, kończącej się kadencji. Swoich sukcesów, spostrzeżeń, przemyśleń. A także o podzielenie się zdjęciami inwestycji, które są efektem ich pracy. Czy też na przykład zdjęć ze spotkań z mieszkańcami. Z identyczną propozycją zwróciliśmy się też do pana wójta, Lesława Kuźniara. Jesteśmy otwarci na zwrotne, pozytywne odpowiedzi i z pewnością niezwłocznie je zamieścimy na naszej stronie. Dwie ważne informacje. 31 stycznia o godzinie 14 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Trzebownisko. I drugie ogłoszenie. Mieszkańcy gminy mogą już składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Mieszkanka naszej gminy, pani Iwona, potrzebuje wsparcia w walce z groźną chorobą. Koszty leczenia są bardzo wysokie, dlatego też prośba o pomoc w leczeniu naszej mieszkanki. Informacje między innymi na naszym profilu, ale też na stronie Urzędu Gminy. Już ponad 1000 osób na stałe obserwuje naszą stronę. A nasze posty, filmy i rolki wyświetlone zostały ponad 50 tysięcy razy. Bardzo dziękujemy. Prezentujemy raz jeszcze nagranie interwencji aktualności TVP Rzeszów w Stobiernej. Dziś w interwencjach aktualności spotkanie z mieszkańcami Stobiernej w gminie Trzebownisko, którzy mieszkają przy ruchliwej drodze wojewódzkiej i walczą o swoje bezpieczeństwo. Mieszkam tutaj już 4 lata i to, co mnie uderzyło, to brak chodników wzdłuż głównej drogi. Rozmawiałam z mieszkańcami tutaj okolicznymi, poznawałam wszystkich i każdy powiedział mi, że starania o chodnik trwają już długo, ale jest to bezskuteczne. Od września odprowadzam swoje dziecko do przedszkola, no i droga jest fatalna. To jest droga ruchliwa, po której jeżdżą karetki, tiry, samochody osobowe i wariaci drogowi. Nieraz już miałam sytuacje niebezpieczne. Kiedy idę z wózkiem, raczej omijają mnie kierowcy, ale zdarza się tak, że nie wszyscy. No wiadomo, nie wiemy, kto pojedzie w danym samochodzie, może ktoś jechać pod wpływem alkoholu. Po prostu wszyscy boimy się o bezpieczeństwo naszych dzieci. To nie wszystko. Tutaj nie ma terenu zabudowanego. Znak teren zabudowany jest dopiero tam, przy drugim domu, koło szkoły. Kiedy jest pobocze zaśnieżone, no to ja muszę ten wózek albo rozpędzić, a przypominam, siedzi w nim dziecko, i jakoś się przebić przez krawężnik i tą breję śnieżną, albo szarpać się z wózkiem, no i wtedy zaczyna się już cywilizacja. Tam jest chodnik. Kiedy jedzie tir i on ma wokół siebie taką bryzę, ja jestem nieraz cała mokra. Jest to miejsce takie zwężone przy samej szkole, tam się gromadzi woda. Tutaj jest taka niewidoczna górka i z tej górki spływa woda. I tam jest właśnie taki punkt, gdzie tej wody jest mnóstwo. I ja muszę albo stanąć i poczekać, aż samochody przejadą, albo samochody zwalniają i przepuszczają mnie. Kiedy było tak bardzo mocno zasypane, ja praktycznie szłam środkiem pasa. Problem nam jest znany już od dłuższego czasu. Tutaj mieszkańcy zrobili petycję, którą ja do wójta dostarczyłem jeszcze w 2019 roku. Na to pismo też otrzymałem odpowiedź, że ta inwestycja ma być zrealizowana w 2019 roku jeszcze. No, dnia dzisiejszego to nie zostało zrealizowane. No i my jako radni co roku próbowaliśmy tą inwestycję tutaj, tak powiem kolokwialnie, przepchać.
Co roku składałem wniosek do budżetu gminy o zabezpieczenie środków na wykonanie projektu tego chodnika. Tak samo na komisjach objazdowych także zgłaszałem problem odnośnie tego chodnika. Jeśli nie zostało to ujęte w protokole, było to potem przeze mnie sprostowane jeszcze na Radzie Gminy. Tutaj mieszkańcy coraz bardziej się tego chodnika domagają, co jest znaczące. Tych podpisów jeszcze w 2019 było kilkaset. Te podpisy były zbierane już od 2017 roku. I tutaj także w dniu wczorajszym byłem na rozmowach w PZDW. Także temat też jest nam troszeczkę wyjaśniony, jak wygląda dofinansowanie z PZDW, jak wygląda dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Mamy zapewnienia, że te środki są, wystarczy tylko złożyć wniosek z Urzędu Gminy. Jakieś półtora roku temu mój świętej pamięci sąsiad żonę tutaj na wózku inwalidzkim pchał do ośrodka zdrowia. Proszę Państwa, to był temat, to był widok urągający i jednocześnie żałosny. No ale jak tutaj nie ma chodnika, to spychają tych ludzi samochody, automatycznie ludzie przechodzą na niemalże do rowu idą. A teraz jak są takie warunki, jakie są, no to jest temat tragiczny. Ja tutaj niedaleko mieszkam. To był temat niejednokrotnie podejmowany na radach rodzicielskich, na radach komitetów, na zebraniach wiejskich. Kropkę nad i postawić musi chyba wnioskodawca tego wniosku, który występuje o pozwolenia i o całość. No wiadomo, mam wrażenie, że gmina Czerwińsko chyba w tej chwili zareaguje na nasz protest. Chcielibyśmy w godnych warunkach chodzić i na przystanek, i do szkoły, puszczać dzieci. Żeby jakoś normalnie można było przejść, nie albo w warunkach letnich czy jesiennych, całe w wodzie, no bo samochody duże chlapią, a w zimie no to w ogóle nie ma jak przejść. Ten śnieg na tych zdjęciach, które były załączone, był zmrożony i tam nawet nie było jak stopy postawić. I tam dzieci chodzą i chodzą właśnie matki z wózkami. No nie da się tego ominąć. Miałem wcześniej tutaj syna, który uczęszczał do tej szkoły, do zespołu szkół. Obecnie mam córeczkę w pierwszej klasie. No tak jak dla nas, dla mieszkańców, to tak naprawdę jest to dla nas bardzo przykra sprawa, gdyż temat głównie zaczyna się pojawiać, kiedy pojawiają się wybory i temat jest wtedy, powiedzmy, tak naprawdę gorący i poruszany. Niestety, każdy z nas, jak tutaj stoi, czy młodsi, czy starsi, pamiętają tematy, jak poruszaliśmy je. Chcieliśmy, żeby ta droga była bezpieczna, żeby dawała gwarancję tego bezpieczeństwa. Niestety do tej pory tak naprawdę nie doczekaliśmy się tego. Także różne zapewnienia, teraz będzie ciężko w to uwierzyć. Po prostu trzeba to zmienić i tak naprawdę wziąć się poważnie za ten temat i ten chodnik i te drogi doprowadzić. Także zobaczymy. Proszę nawet zwrócić uwagę, tak jak tu kiedyś poruszałem, są teraz opady, są roztopy, woda tutaj, po prostu samochody przejeżdżają. Tu mamy plac zabaw, ta woda potrafi nawet siłą rozpędu przedostać się na plac zabaw. Miałem problem w tym tygodniu przejść tutaj, bo było, faktycznie pobocza nie było i jechało 6 samochodów. Musiałem zejść, nie szło zrobić kroka po tym zmrożonym śniegu. Dopiero jak samochody przejechały, to wychodziłem na drogę. Ale patrząc, bo jest też, mam w obowiązkach przeprowadzanie dzieci tu na przejściu i widzę, co się dzieje. Ta pani, od której się to wszystko zaczęło, no to włos się jeży na głowie, jak ona z tym dzieckiem idzie, samochody jadą, teraz jest duży ruch naprawdę. I jadąc samochody od Sokołowa na Rzeszów, ci od Rzeszowa nie mają jak przekroczyć, prawda, jej minąć, a ona idzie drogą. Pracowałam też w tej szkole, miałam 4 dzieci, mieszkam 20 lat przy tej drodze i naprawdę to był dla mnie bardzo przykry temat, ponieważ każdy mi mówił, dlaczego nie chodzisz na nogach, jeżeli masz tak blisko, a jak ja mam chodzić z dziećmi, miałam chodzić na nogach, jak nie ma tego pobocza. Dzisiaj szłam z sąsiadką, szłyśmy gęsiego i schodziłyśmy wielokrotnie całkiem pod rów, bo taki był ruch samochodów o tej porze, że nie sposób iść jedna osoba i jeszcze prowadzić na przykład dziecko czy dwójkę dzieci. To jest naprawdę no bardzo. I także wsadziałam dzieci do samochodu, przyjeżdżałam pod szkołę i to było najbezpieczniejsze. Kuzyna mama przechodziła od mojej mamy na drugą stronę.
No to no, w nocy był, miała tam gdzieś tę latarkę, miała jakoś przechodziła, no i samochód ją potrącił. Ale była jej wina i kierowcy wolno było jechać 90 na godzinę w tym wypadku. A wypadek był tam, bo prawie jak ta moja ta mieszka i tam. I wypadek był uznany. Było mówione, żeby o zniesienie tej szybkości. Nie ma wpływu na to. Problem jest nam znany od dłuższego czasu. Gmina posiada opracowaną dokumentację na wykonanie chodnika właśnie na odcinku drogi wojewódzkiej w Stobiernej. Składaliśmy już kilkakrotnie od 2017 roku. 2018 to był rok po roku, gdzie składaliśmy wniosek o udzielenie dotacji na wykonanie właśnie przebudowy odcinka tej drogi. Jednak nie został ten wniosek zaakceptowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w którym to wniosku gmina oczywiście deklarowała, że udzieli pomocy finansowej na wykonanie tego zadania. W związku z tym, że droga nie jest drogą gminną, tylko jest to droga innego zarządcy, prawda? Jest to droga wojewódzka, gmina nie może wydatkować zadań, które nie są związane jakby z, na których nie jest zarządcą drogi. W piśmie od zarządcy drogi czytamy, że gmina Trzebownisko przekazała do Zarządu Dróg Wojewódzkich dwie dokumentacje na realizację chodników. Zadania zlokalizowane w Jasionce zostały zrealizowane w 2019 i 2020 roku. Dokumentacja dotycząca chodnika w Stobiernej oczekuje na realizację, jednak gmina nie składała wniosków w tym zakresie od 2021 roku. W bieżącym roku, jak czytamy w piśmie, zarząd województwa nie rozdysponował jeszcze środków przeznaczonych na chodniki. Czy gmina wystąpi z wnioskiem? Obecnie dobiega końca realizacja inwestycji przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, która to doprowadzi do tego, że na terenie naszej gminy wzdłuż drogi wojewódzkiej powstanie już łącznie z istniejącym ponad 13 km chodnika. Dlatego będziemy na pewno starać się rozmawiać z zarządcą drogi wojewódzkiej o kontynuowanie zadań inwestycyjnych na terenie naszej gminy, szczególnie polegających na poprawie bezpieczeństwa właśnie pieszych, właśnie w miejscowości Stobierna, na tym ostatnim już odcinku drogi wojewódzkiej. Ostatni film dotyczy nagrania sesji Rady Gminy Trzebownisko. Okazuje się, że w nagraniu brak kluczowej prawdopodobnie części. Szczegóły na naszym profilu i na stronie Halo Rzeszów. Dwa dni, skarbni, aby pochylić się nad problemem ubezpieczenia obiektów komunalnych, które są na terenie naszej gminy, ponieważ część obiektów ubezpieczają wynajmujący, część jest nieubezpieczonych i potem wynikają różnego rodzaju. Pomoc to sobie sami zdawają przestawki. To nie jest tak, że tak. Ale tutaj jakie szkoły są? Nie, chyba że nie rekrutujemy. Jako rada gminy. A w tych szkołach, które nie jest w zarządzie, to my ustalamy. Ale teraz tak. Tylko dwie szkoły. Ale stawki są podobne, bo nie chcemy, żeby rozwijały. A o jakiej kwocie radny mówi, że skorzysta? Bo tak, ja tłumaczę, o co chodzi. Bo dlatego pytam,